Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śpigielska. Eksperyment Harlowa, czyli którą matkę byś wybrał? Serię badań nad przywiązaniem i emocjonalnym rozwojem przeprowadził w latach 50. i 60. XX wieku amerykański psycholog Henry Herlow. Jego badania na młodych małpach Resus były kluczowe dla zrozumienia znaczenia emocjonalnej więzi w rozwoju dzieci i wywołały szeroką debatę na temat psychologii więzi i opieki. Harlow chciał zbadać, co tak naprawdę jest kluczowe dla tworzenia więzi pomiędzy dzieckiem a matką. W tamtych czasach popularna była teoria, że więź matka-dziecko opiera się głównie na potrzebie biologicznej, czyli na dostarczaniu jedzenia. Harlow postanowił przetestować, czy małpy przywiązują się do matki jedynie z powodu pożywienia, czy też istnieją inne czynniki, takie jak potrzeba bliskości czy ciepła emocjonalnego. Oddzielił zatem nowo narodzone małpy Resus od ich biologicznych matek i umieścił je w klatkach z dwiema sztucznymi matkami. Pierwsza była wykonana z drutu, ale dostarczała mleko za pomocą butelki umieszczonej w jej wnętrzu. Druga była wykonana z miękkiego i ciepłego materiału, ale nie dawała pożywienia. Celem eksperymentu było sprawdzenie, z którą z tych matek młode małpy będą spędzać więcej czasu. Z tą, która dostarczała pożywienie, czy z tą, która była ciepła i miękka, ale nie dawała nic jeść. Jak myślisz, jaki był wynik eksperymentu? Otóż okazało się, że młode małpy spędzały zdecydowanie więcej czasu przy matce z materiału, nawet jeśli nie dawała im ona pokarmu. Gdy były głodne, podchodziły do matek z drutu, aby zjeść, ale zaraz potem natychmiast wracały do matek z materiału po pocieszenie, kontakt fizyczny i przytulenie. Nawet w sytuacjach stresowych, na przykład gdy małpy były straszone mechanicznymi zabawkami, biegły z powrotem w kierunku matki z materiału, aby się uspokoić i poczuć bezpiecznie. Eksperyment Harlowa udowodnił, że więź pomiędzy dzieckiem a matką czy opiekunem nie opiera się wyłącznie na potrzebach fizjologicznych, takich jak chociażby jedzenie. Bliskość, ciepło i kontakt fizyczny są kluczowe dla zdrowego rozwoju emocjonalnego dziecka. Harlow wykazał, że komfort emocjonalny zapewniany przez dotyk i poczucie bezpieczeństwa jest równie ważny, jeśli nie ważniejszy, od podstawowych potrzeb fizjologicznych. W jego badaniach małpy, które nie miały dostępu do matki z materiału, wykazywały poważne zaburzenia emocjonalne i behawioralne, a w dorosłości miały problemy z relacjami społecznymi i opieką nad własnym potomstwem. To badanie miało ogromne konsekwencje dla zrozumienia, przywiązania i rozwoju dzieci. Między innymi na teorię przywiązania John'ego Bowlego, która podkreślała znaczenie więzi emocjonalnej dla zdrowego rozwoju dziecka. Eksperyment obalił też wcześniejsze przekonania, że przytulanie i okazywanie bliskości dzieciom może je rozpieszczać lub osłabiać. Zamiast tego wykazał, że fizyczna bliskość jest kluczowa dla rozwoju poczucia bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego. Małpy, które były pozbawione kontaktu z matką z materiału, rozwijały poważne problemy psychiczne, w tym depresję, lęk i trudności w nawiązywaniu relacji społecznych. To zwróciło uwagę na znaczenie opieki emocjonalnej u dzieci, które mogą cierpieć z powodu braku ciepła rodzicielskiego. Eksperyment Harlowa był również przedmiotem poważnych kontrowersji, zwłaszcza ze względu na sposób, w jaki traktowano małpy. Przeprowadzone na nich badania doprowadziły do długotrwałych cierpień emocjonalnych, a niektóre z nich nie potrafiły funkcjonować prawidłowo w życiu dorosłym. To z kolei wywołało debatę na temat etyki eksperymentów na zwierzętach. Pomimo wszystko badanie Harlowa zrewolucjonizowało zrozumienie psychologii więzi, wykazując, że potrzeba bliskości, ciepła i bezpieczeństwa emocjonalnego jest fundamentalna dla zdrowego rozwoju. Badania te stały się podstawą dla teorii przywiązania i miały wpływ na zmiany w praktykach wychowawczych, opiece nad dziećmi oraz psychologii rozwojowej. Dziewczyny, kobiety i matki, przytulajcie swoje dzieci i dawajcie im tyle czułości, bliskości i ciepła, ile tylko potraficie. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.